Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przez usługi turystyczne należy rozumieć wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych, np. komunikacyjnych, noclegowych i niematerialnych, czyli duchowych, np. kulturalno-rozrywkowych, człowieka. Podstawowe usługi turystyczne zaspokajające potrzeby materialne obejmują usługi organizacji, pośrednictwa, transportowe, noclegowe, gastronomiczne i ubezpieczeniowe. Usługi noclegowe wchodzą w skład usług turystycznych. Usługi noclegowe obejmują usługi hotelarskie świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, usługi świadczone przez domy wycieczkowe, schroniska oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, obozowiska dla dzieci, ośrodki wczasowe oraz domy wypoczynkowe. Usługi świadczone przez kempingi i pola przeznaczone dla samochodowych przyczep kempingowych, usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, takich jak pokoje gościnne, kwatery wiejskie, domki letniskowe, apartamenty, oferowanie miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu, usługi świadczone przez bursę lub internat polegające na zapewnieniu noclegów wraz z opieką wychowawczą oraz całodziennym wyżywieniem. Usługi hotelarskie składają się z usług podstawowych, noclegu i wyżywienia oraz usług dodatkowych, realizowanych w zakresie zależnym od rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego. Szczegółowy podział usług dodatkowych opracował W. Kwiatkowski, dzieląc je na 12 grup. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.